Jowin Radziński, nie w ośrodku Akademii Łódzkiego Klubu Sportowego przy ulicy Krańcowej Minerskiej, a na stadionie przy Hali Unii 2. Długo pracowałeś, aby znaleźć się tutaj ponownie. Tak, to prawda. Długo pracowałem i cieszę się, że tu trafiłem. Czekałem na ten moment i mam nadzieję, że go wykorzystam. Jak pierwsze wrażenia po powrocie w Twoim przypadku do pierwszej drużyny? Wróciłem do nowego zespołu. Wrażenia bardzo pozytywne. Jestem po drugim treningu. Jest to dla mnie nowy bodziec i też nowa energia do dalszej pracy. Jak przyjęli Cię ci starsi w większości, tak jak powiedziałeś, nowi koledzy? Nowi, starzy koledzy. Już z większością jakby się znałem. Gdzieś tu się przecieramy między pierwszym a drugim zespołem, więc nie było problemu z poznawaniem, bo już się wszyscy jakby znamy. Więc. Co najbardziej zaskoczyło Cię przez te pierwszych kilka dni w pierwszym zespole UKS-u? Na razie jeszcze nic mnie nie zaskoczyło. Jakby gdzieś byłem na to przygotowany, na treningi, gdzieś tam w głowie już wcześniej sobie myślałem o tym. Jaka w ogóle była Twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że masz wrócić do pierwszego zespołu? Byłem bardzo zadowolony. Gdzieś tam długo na to czekałem i gdzieś tam pracowałem po cichu. I cieszę się, że właśnie dostaję tą szansę i chciałbym tu jak najdłużej zostać. Razem z Tobą do pierwszej drużyny został przesunięty także z zespołu rezerw Janek Łabęcki. W jego przypadku to jest absolutny debiut. Tak, tak, oczywiście. Janek jest ode mnie młodszy i to dla niego taki debiut, bo już gdzieś tu byłem wcześniej. No, ale myślę, że też jakby Janek też chłopaków już tutaj poznał wcześniej, gdzieś się przecieraliśmy, więc nie ma problemu z wejściem do nowego zespołu, do pierwszej drużyny. Z Jankiem występowałeś całą rundę jesienną w drugim zespole. Co on może wnieść do pierwszej drużyny? Jakie są jego największe walory? Na pewno gdzieś tam nieprzewidywalność, gdzieś w środku pola Janek lubi się z piłką obrócić, nieraz zaskoczyć jakimś pasem. Ma potencjał według mnie i nie tylko według mnie, bo inaczej by tutaj się nie znalazł i czas pokaże. A co do pierwszej drużyny może wnieść Jowin Radziński? Jak najwięcej, chciałbym jak najwięcej wnieść do tej drużyny, być gdzieś tam wzmocnieniem, a nie gdzieś na tym samym poziomie, gdzieś wejść na jeszcze wyższy poziom niż do tej pory gdzieś prezentowałem. A jak zmieniłeś się jako zawodnik przez te 2 lata od czasu, kiedy poprzednio miałeś okazję wziąć udział w zimowym obozie Łódzkiego Klubu Sportowego? Myślę, że oprócz tego, że wiek mi wzrósł, no to gdzieś tam bardziej dojrzałem i wydaje mi się, że jestem bardziej przygotowany i mentalnie, i fizycznie, piłkarsko też się wiele nauczyłem. Pod jakim względem jest się trudniej przestawić, przechodząc z drugiej drużyny do pierwszej? Czy to są te obciążenia czysto fizyczne, czysto siłowe, czy zadania taktyczne, to czego wymagają trenerzy, czy może jeszcze jakiś inny aspekt? Wydaje mi się, że to są szczegóły właśnie tutaj, w postaci jakości, gdzieś tam szybkości na boisku, szybkości reakcji. To są szczegóły, które mają bardzo duże przełożenie później w grze. Co możesz powiedzieć o atmosferze panującej w pierwszej drużynie? Atmosfera jest bardzo dobra. Drużyna skończyła na pierwszym miejscu po rundzie jesiennej. No, czego chcieć więcej i oby na wiosnę dalej to podtrzymać i osiągnąć upragniony cel. Atmosfera jest bardzo dobra. Twój awans z drugiej drużyny, awans Janka Łabęckiego, to kolejny dowód na to, że ta droga z Akademii UKS-u do pierwszej drużyny nie jest ale taka długa, jakby się mogło wydawać. Wystarczy tylko i aż ciężko pracować. No tak, to prawda. To jest moment. Trzeba gdzieś tam być cierpliwym, czekać, obserwować i to może być z dnia na dzień. Telefon jeden i można się tu znaleźć. Jakie są Twoje cele na ten piłkarski, nowo rozpoczęty rok? Mój główny cel to utrzymać się tutaj w tym zespole i powalczyć o pierwszy skład na tą rundę.
i dać jak najwięcej zespołowi, bo o to w tym chodzi tutaj. Jesteś przygotowany na to, że to może być najtrudniejszy okres zimowy, przygotowawczy w twojej dotychczasowej przygodzie z piłką? Tak, jestem bardzo gotowy, jak nigdy wcześniej. Nie jest łatwo, ale to jest właśnie taki moment gdzieś tam przed ligą, gdzie trzeba po prostu podostrzyć, troszkę zwiększyć tempo, żeby później było łatwiej. We UKS-ie jesteś 2,5 roku, ale gdzieś niektórym kibicom mogłeś zniknąć trochę z radarów. Przypomnij w paru zdaniach, jak wyglądała twoja ta dotychczasowa przygoda z piłką, gdzie zaczynałeś i jak to się wszystko po kolei układało, aż trafiłeś na Alei Univa. Urodziłem się w Belgii, ale gdzieś pierwsze piłkarskie szlify zacząłem zbierać w Polsce. Od małego zacząłem grać w Szczecinku, w takiej mniejszej miejscowości. Później trafiłem do Szczecina, grałem w Pogoni Szczecin, tam przeszedłem wszystkie szczeble, aż do seniorów, do drugiego zespołu. Trafiłem później do Polonii Warszawa i z Polonii Warszawa trafiłem tutaj, do łódzkiego klubu sportowego. Pierwsza okazja dla kibiców do zobaczenia UKS-u w Warcji w nowym roku, w przyszłym tygodniu. Potem tych okazji oczywiście będzie coraz więcej i więcej. Z niecierpliwością czekam na ten moment, na tą szansę. Jeśli ją dostanę, będę chciał ją w pełni wykorzystać i jak najlepiej się zaprezentować. Zapraszam wszystkich sympatyków łódzkiego klubu sportowego na najbliższe mecze w rundzie wiosennej. Wasza obecność na pewno nam pomoże, jesteście dużym wsparciem dla nas i serdecznie zapraszam.